Hej, witajcie, z tej strony Unukar, a to jest przegląd eventu wiosennego. Jak wiecie, 22 maja, czyli dzisiaj w środę, trafił nam się zaszczyt uczestniczyć w tym evencie. Event polega na tym, jak każdy inny, czyli za zrobienie rajdu dostajemy jakąś główną nagrodę oraz kilka poboszy. W tym evencie nagrodą główną jest wróżka, czyli po prostu czarodziejskie grasy. A więc od czego zaczynamy event? Event zaczynamy od tego, że należy iść na moby oraz wydropić z niego mięso eventowe oraz bambus. Niestety źle jest przetłumaczona nazwa, także to się nazywa bambu. Mięso dropi z potworów plus minus 10 leveli, bambus tak samo, lecz bambus o wiele rzadziej dropi niż mięso. Trzecim składnikiem potrzebnym na zrobienie pieczęci rajdu jest ryż. Znajduje on się na słonecznych łąkach w miejscu pokazanym przeze mnie. Jeżeli mamy bambus, mięso eventowe, ryż oraz 20 tysięcy złota, czyli 20k, możemy udać się do Ewy Energy i wymienić to na pieczeń rajdu. Rajd polega na tym, że bijemy dwa gigantyczne grasile. Najpierw ten z 25 levelem, następnie ten z 30 levelem. W międzyczasie musimy ubijać te małe grasile, z których wychodzą po prostu czarodziejskie grasy. W międzyczasie gigantyczne grasile zachowują się podobnie jak na rajdzie kurczaka, czyli spadają w miejsce wyznaczone przez czerwone kółko. Rajd ma kilka bugów, zresztą jak każdy inny, a mianowicie takie, że czasami za wcześnie spadają te grasile, a czasami nawet po kilku sekundach dopiero. Jeżeli chodzi o ocenę rajdu, oceniłbym go na 6, ponieważ jest dość długi oraz nagrody są lipne, jak na taki event. Samo czarodziejskie grasy nie ma zbyt dobrych statystyk, które wyglądają następująco. Subskrybuj mój kanał, abyś wrócił po więcej. Jestem Unukar, dzięki i pozdrawiam, cześć.